grupie przyjaciół znaleźć chcę. Potworów ocalenie to właśnie nasz cel. Za nami chodź do Monster High, usłysz nas. Mamy wszystkie mary, zjawy, duchy też, upiory i potwory, by w szkole spotkać się. Przygodę nasz upiorną. Monster High. Przygody drużyny upiorków. Skrzydlate upiorki. Zobaczmy. Abby Abominable? Jestem obecna. Operetta? Jestem tu, yo! Gil? Gil? Gil! Oj! Przepraszam, panie Dracula, oddawałem się medytacjom. Zatem jesteś tu! Jestem tu fizycznie, tak. Ale zapytajmy siebie, czy ktokolwiek z nas jest naprawdę tutaj. Od tej pory może będziesz się oddawał temu czemuś gdzieś nie tutaj. Hej, Wenus, dalej masz ochotę wpaść do nas na noc upiory? Pewnie, że tak, Drakuloro. Będzie mnóstwo zabawy, Wenus. Mamy przekąski i muzykę i będziemy na nogach przez całą noc. Och, Cleo, zawsze mówisz, że będziesz na nogach przez całą noc i zawsze jako pierwsza zapadasz w sen. No, tym razem będzie inaczej. Tylko poczekajcie. Cleo de Nail planuje zobaczyć wschód słońca. To może być nowy rekord. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Trisa! Ja cię straszę, czy to ty? Och, dzięki ci, Matko Ziemio. Pyłek podziałał. Dobrze cię widzieć, Wenus. Trisa, czy wszystko gra? Nie. Chodzi o torny. Ja dzwonię, bo potrzebuję pomocy twoich przyjaciółek, o których mi mówiłaś. Jak one się nazywają? Drużyna Upiorków! Trisa mieszka w pięknym ogrodzie ze swoją siostrą Torną. Są jego strażniczkami i obrończyniami. Nie, nie, nie. Zjedz ten kawałek ciasta. Pierwsza, która zasnęła podczas nocy upiorek? Za każdym razem. Cleo! Co się stało? To jest Trisa. Mówi, że potrzebuje pomocy drużyny upiorków. O! Słyszała o drużynie upiorków? To oznacza, że jesteśmy sławne wreszcie! Więc czego ona chce? Autografu? Czy coś takiego? Chcę, żebyście powstrzymały moją siostrę od zniszczenia ogrodu. O! To nie ma sensu. Torna pomagała mi dbać o ogród przez setki lat, ale kilka dni temu po prostu się wykorzeniła i zniknęła. Mówiła, że doprowadzi do zniknięcia ogrodu. Jejciu, to straszne. Głupio mi prosić, ale... Wenus, czy ty i drużyna upiorków znajdziecie moją siostrę i dowiecie się, co knuje? No, nie martw się, Trizo. Postaramy się znaleźć twoją siostrę i dotrzeć do sedna sprawy. Torna Extra Monstrum! Tam jest. Udało się, czerwony pyłek. Koniec końców mój plan rozkwitnie w pełni. Czerwony pyłek. Ona robi czerwony pyłek? Nie. Nie czerwony pyłek. Wszystko tylko nie czerwony pyłek. A co to w ogóle jest? Niszczy wszelkie życie roślinne, którego dotknie. Myślicie, że nas widzi? Cześć! Pewnie jesteś Torna. Wenus? Torna, jeśli Trisa dowie się, że kombinujesz z czerwonym pyłkiem... Trisa o niczym się nie dowie, ponieważ wy nigdzie się nie wybieracie. Zaraz się przekonamy. Trisa O, tak, nigdzie się nie wybieramy. Rybuś! Co to jest? O, cześć, Abby. Witaj w moim ogrodzie Zen. Co to jest ogród Zen? Coś jak ogród rzepy? Nie, tylko siedzisz i medytujesz. Patrz, o tak. No i co myślisz? Myślę, że wyglądasz na całkiem bezbronnego w oczach wrogów. Cii, po prostu tego spróbuj. Obiecuję, spodoba ci się. Siedzę sobie, zamykam oczy, jestem sceptyczna. Chwila, moment. Teraz coś czuję. Ta
Tak! Chyba mi się udało! Miałeś rację, Rybuś. Twój ogród jest mocno relaksujący. Hej, upiorki! Chyba mam pomysł, jak wydostać nas z tej klatki. Ona wie, że reszta z nas tego nie umie, prawda? Okej, do ziemi jest daleko, więc zróbmy to spokojnie i po cichu, zanim Torna zauważy, że... Zauważyła. Nowy plan, zróbmy to szybko! Cześć! To ty pewnie jesteś Trisa! Okej, dobra wiadomość brzmi, że znalazłyśmy twoją siostrę Tornę, a wtedy zamknęła nas w klatce. Ale oprócz tego powiedziałabym, że to było bardzo owocne spotkanie. Torna doszła do tego, jak robić czerwony pyłek. Och, Torno, nie. Posiada dość tego czegoś, żeby zniszczyć cały ten ogród. Drużyno upiorków, chyba już czas zwalczyć pyłek innym pyłkiem. Apsik! Nie wiem, jak to ma nam pomóc. Przepraszam. Tworzenie właściwego pyłku jest trudne do opanowania. Spróbujcie tego. To niesamowite! Wow! Możemy latać! Trzymaj się, Wenus, bo nadciągają skrzydlate upiorki! Apsik! Hej! Co kombinujesz? Próbuję medytować. No wiem, wygląda na maksymalnie nudne, ale spróbowałam i odkryłam, jest tylko troszkę nudne. No dobra, a jak to działa? Tylko siadasz i robisz, co się da, żeby opróżnić swój umysł. To nie problem. Bumba da bumba, bumba bumba bum. Bumba da bumba, bumba bum. Miałeś rację, Gil! Ten medytacyjny badziew jest wspaniały! Bumba da bumba, bumba bum! Jesteś w tym całkiem niezły. Nie musisz tego robić, Torno! Nie ma innego sposobu. Poza tym plan już jest w toku. Nic go nie zatrzyma. Nie licząc drużyny skrzydlatych upiorków. Zgadza się. Umiemy latać. No i jak strachastycznie wyglądają te skrzydełka. Wręcz odlotowo. Zatrzymać je! Teraz, Triso! Mam cię. Dzięki, straszyciółko. Teraz pokażę ci jedną z moich ulubionych sztuczek. Kim jest? Łatką na owady i to niezłą. I tak wciąż mam dość czerwonego pyłku, żeby zniszczyć ten ogród 10 razy z rzędu. Dlaczego to zrobiłaś, Torno? Dlaczego próbowałaś zniszczyć nasz piękny ogród? Ponieważ przez tyle lat moje korzenie tkwiły w tym samym miejscu. Chciałam ruszyć przed siebie, zobaczyć świat, dowiedzieć się, jak wygląda życie poza tym ogrodem. O, jest strachastycznie! Na serio powinnaś zobaczyć Mediolan o tej porze roku? Zdaje się, że nie pomagam, prawda? Skoro pragniesz zobaczyć świat... Zobacz go. Nie mogę tak cię tu zostawić, żebyś chroniła ogród całkiem sama. Nie zdołasz sobie poradzić. Nie zostanę sama. Jeśli będę w potrzebie, zawsze mogę wezwać drużynę skrzydlatych upiorków. A jeśli my będziemy musiały pouczyć się do testu z botaniki, możemy wezwać Trisę. Dziękuję ci, siostro. Dziękuję, upiorki.
Wenus miała rację, jesteście strachastyczne. Do zobaczenia, Trizo! Monster High Exodo Monstrum! Myślisz, że mogłybyśmy zaliczyć ekstra rundkę z tymi skrzydłami motyla? To był wspaniały ubaw! No pewnie. No wiem. Gil, nic ci nie jest? Dlaczego miałoby mi coś być? Jestem w swoim ogrodzie zen. On chyba zaraz eksploduje. Hej, Gil, twój ogród zen wygląda miło, ale właśnie wróciłyśmy z miejsca, które może ci się wydać nieco spokojniejsze. Monster High. Przygody drużyny upiorków.